Jak zarabiać na wzrostach i spadkach kryptowalut, czyli cotygodniowe podsumowanie sygnałów dostępnych na forum edukacyjnym Mr. Parada oraz skuteczność moich pomysłów na trade dostępnych dla użytkowników forum. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale jak co niedzielę spotkamy się po to, aby zobaczyć skuteczność sygnałów dostępnych na forum edukacyjnym Mr. Parada. Pokażę Wam wszystkie propozycje na trade od zawodowego tradera, zobaczycie również moje pomysły na trade oraz ich skuteczność i w jaki sposób były realizowane. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz, a interesują Cię możliwości zarabiania w internecie, edukacja i zarabianie na rynku kryptowalut, zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Koniecznie zostań do końca, mam dla Was niespodziankę. Zanim przejdziemy do podsumowania tygodnia sygnałów, jakie dostaliśmy od zawodowego tradera na naszym forum oraz podsumowania moich zagrywek, kilka zdań na temat forum edukacyjnego Mr. Parada. Jesteśmy na mojej stronie łukaszpachowski.pl, gdzie znajdziecie właśnie skuteczność sygnałów, opinie użytkowników oraz moje pomysły na trade z września i października, ponieważ właśnie we wrześniu zacząłem dawać swoje pomysły na trade dla użytkowników naszego forum. Tutaj znajdziecie również pomysły na trade naszego tradera. Za chwilkę sobie to omówimy, ale przejdźmy najpierw do tego, jakie wartości i co możecie otrzymać dołączając do naszego forum. Jeżeli zdecydujecie się dołączyć, koniecznie napiszcie do mnie po to, aby uzyskać informacje o aktualnym rabacie, jaki dla Was przygotowałem. Dodatkowo będziecie mogli dołączyć do mojej prywatnej grupy. Po kliknięciu w ten guzik Mr. Parada z Bitcoinem zostaniecie przeniesieni do strony informacyjnej, gdzie znajdziecie wszelkie informacje, czym się zajmujemy, informacje o naszych produktach, jak zacząć oraz cennik. Także możecie sobie to przeanalizować, przeczytać sobie wszystko. Zachęcam Was do zapoznania się właśnie z tą stroną, abyście wiedzieli, jakie wartości możecie otrzymać, ponieważ stawiamy na edukację. Sygnały jest to dodatek, przynajmniej dla mnie jest to dodatek do tego, aby podczas edukacji móc zarabiać na rynku kryptowalut, zanim samodzielnie będziecie potrafili zrobić skuteczne analizy. Ok, przejdźmy sobie do podsumowania właśnie sygnałów, które mieliśmy w tym tygodniu oraz moich pomysłów na trade. Zaczniemy od moich pomysłów. Mamy październik. W poprzednich materiałach rozmawialiśmy o zeszłych tygodniach. Tu możecie sobie wszystkie pozycje przejrzeć, jak to wyglądało. Powiem Wam również o błędach, które popełniłem w tym tygodniu, ponieważ wszystkie moje analizy były zrealizowane, a raczej byłyby zrealizowane w punkt, czyli realizując take profit pierwszy czy take profit drugi, natomiast popełniłem kilka błędów w prowadzeniu pozycji i prawdopodobnie miało to miejsce, było to przyczyną tego, że w zeszłym tygodniu zaliczyłem 3 stop lossy na 4 pozycje, gdzie w perspektywie całego września i początku października, czyli 14 pozycji z rzędu, wszystkie były zyskowne. I prawdopodobnie to właśnie, czyli te pozycje, które przyszły nagle, 3 pozycje z rzędu, gdzie zaliczyliśmy, gdzie ja zaliczyłem stop lossa, wpłynęło gdzieś w podświadomości na zbyt szybkie zabezpieczanie pozycji i to było błędem, ponieważ za każdym razem, kiedy właśnie to robiłem, czyli informowałem o tym, w jaki sposób ja będę zagrywał daną pozycję, czyli za szybko zabezpieczałem pozycję, która była już zyskowna, dochodziło do tego, że pozycja została wybijana w lekkim zysku, po czym szła i realizowała założone przeze mnie poziomy realizacji zysków. Niejednokrotnie Wam mówiłem, że 70% naszego sukcesu podczas tradingu na rynku kryptowalut, czy ogólnie na rynkach finansowych, to jest nasza głowa. I właśnie w tym wypadku moja głowa w tym tygodniu po prostu zawiodła. Było to właśnie skutkiem, prawdopodobnie, tak to sobie tłumaczę, skutkiem tego, że po 14 zyskownych pozycjach, kiedy przyszły te porażki, po prostu sobie w jakimś stopniu z tym nie poradziłem. Mimo tego, że moje analizy okazały się skuteczne, ale nie przyniosły takich rezultatów, jakich mogłem się spodziewać. Omówmy sobie wszystkie pozycje, które były właśnie w tym tygodniu. Widzimy pierwszą pozycję, pomysł opublikowany 12 października, realizacja 13 października. Za chwilkę Wam to wyświetlę na większym ekranie. Właśnie widzicie tą pozycję, pozycję, którą anulowałem, co było bardzo dużym błędem, ponieważ widzicie, że wejście w tą pozycję było no niemalże perfekcyjne. Na poziomie 375,80 na wzrosty Ethereum. Widzimy, że cena właśnie doszła do tego poziomu. Pamiętam, że jeszcze tutaj w tym obszarze to była
z moimi partnerami robiłem Zoom edukacyjny, gdzie mówiłem, że widzę możliwość jednak realizacji tego poziomu, realizacji tego trade'u, jednak tą pozycję nie wszedłem i jak widać zostały zrealizowane zarówno take profit pierwszy, jak i take profit drugi. Znaczy tutaj tego nie widzicie tych take profitów, natomiast one były podane w późniejszych komunikatach. Tutaj nie widzicie tych poziomów realizacji zysków, natomiast były to poziomy, które zamierzałem wyznaczyć, ponieważ były to obszary, a w zasadzie dwa poziomy manipulacji. Pierwszą widzieliśmy tutaj, o tym rozmawialiśmy w poprzednim materiale, pokazywałem Wam w analizach w piątek właśnie te obszary manipulacji, gdzie spodziewałem się reakcji i te właśnie poziomy zostały idealnie zrespektowane i zaliczone przed kolejnym spadkiem, jakie miał właśnie na Ethereum. Kolejna pozycja na Bitcoinie. Tutaj zabrakło nam troszeczkę szczęścia, jeżeli chodzi o właśnie giełdę, na której zagrywamy, czy Binance, czy Bybit, ponieważ widzimy, że cena doszła do poziomu pierwszego realizacji zysków. Widzimy, że poziom drugi był na wysokości 11121. Na naszych giełdach do tego poziomu nie doszło, ale na przykład na Bitfinexie czy na innych giełdach ten poziom zostałby zrealizowany. Natomiast to jest nieistotne, ponieważ zagrywamy czy na Binance, czy ja na Bybicie i widzimy, że take profit pierwszy został zrealizowany, po czym cena wybiła nam zabezpieczenie pozycji w break even, które później dałem na poziomie 11490. Także zamknęliśmy pozycję częściowo w zysku w pierwszym take proficie plus realizacja dalszej części tego, co nam zostało właśnie poprzez przesunięcie stop lossa, czyli zabezpieczenie naszej pozycji. Kolejny pomysł na trade, kolejny, w którym anulowałem właśnie tą pozycję, może nie o tyle co anulowałem, co poinformowałem o tym, żeby zamknąć, że ja zamykam właśnie pozycję w zysku, w lekkim zysku, to był lekki profit. Widzimy, że cena zeszła, to było właśnie o godzinie 11, to był gdzieś ten poziom, tutaj zeszła niżej w kolejnych dwóch godzinach, po czym w kolejnych trzech godzinach doszło do poziomu realizacji zysków, który tutaj widzicie, ale nie doszło do drugiego poziomu, więc tutaj i tak byłby fajny trade, ponieważ stop loss był na poziomie zaledwie 376, doszło do 387, można było fajną pozycję z tego wyciągnąć. Niestety ta pozycja została zrealizowana z minimalnym zyskiem, przynajmniej u mnie, wiem, że niektórzy zrealizowali ją wcześniej i na wyższych poziomach. Kolejna pozycja, tutaj również popełniłem błąd, wchodziliśmy właśnie na tym poziomie, gdzie teraz Wam pokazuję, 378,80 i cena tutaj nie doszła, dosłownie zabrakło 10, u mnie 15 centów, na Binance z tego co pisali około 20 centów do złapania tego uśrednienia, cena tutaj spadła, nie doszła do take profitu pierwszego na początku. I tutaj dałem już informację, widząc, że cena zawraca, o zabezpieczeniu pozycji w break-even, czyli tutaj gdzieś realizowaliśmy właśnie nasze zyski, czyli tuż poniżej naszego wejścia. Jak widzimy, cena wróciła do drugiego poziomu, który wyznaczyłem jako poziom wejścia i widzimy, że idealnie z tego poziomu spadła, po czym zrealizowała take profit. Także kolejny raz tutaj niepotrzebnie podjąłem decyzję o usunięciu uśrednienia i zabezpieczeniu pozycji zbyt wcześnie. Tutaj była fajna, szybka akcja po analizach i rozmowach z moimi partnerami, którzy często uświadamiają mnie, że jestem kozakiem na rynku kryptowalut. Widziałem taką manipulację i możliwość wejścia w pozycję, także była szybka akcja, szybkie wejście w pozycję, czyli wejście w pozycję na danym poziomie now, czyli teraz od razu bez ustawienia pozycji oczekujących i widzimy, że take profit został błyskawicznie zrealizowany zaledwie po 13 minutach, tak jak tutaj widzicie na tym właśnie zdjęciu. To były wszystkie moje pozycje w tym tygodniu i macie je dostępne właśnie na mojej stronie, także możecie wejść sobie, macie podane daty oraz daty publikacji oraz daty realizacji, możecie to dla siebie zweryfikować, jeżeli to, co tutaj widzicie, jest dla Was za mało. Także można powiedzieć, że skuteczność w tym tygodniu moich pomysłów na trade to 5 na 5, natomiast realizacja niestety tutaj jest na gorszym poziomie. Dwie pozycje na 5 zostały zrealizowane z take profitem, 5 na 5 byłoby zrealizowanych. Niestety tutaj zawiodła moja głowa i szczerze do tego się przyznaję, mówię Wam jak jest. Mówię Wam o tym po to, abyście wiedzieli jak to jest, że emocje czasami blokują nas przed podjęciem jakiejś decyzji, szczególnie wtedy, kiedy gdzieś po drodze za naszymi plecami była porażka,
po dużym sukcesie, bo dla mnie 14 pozycji z rzędu zyskownych, które były we wrześniu i na początku października, był to duży sukces i myślę, że mało który trader może pochwalić się takimi rezultatami. Ale dla mnie nie jest sztuką zrobienia przez miesiąc wszystkich pozycji zyskownych, ale powtarzalność tego przez kilka miesięcy. Dlatego wam to pokazuję, abyście widzieli również moją drogę i jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o moją edukację i mój progres. Przejdźmy sobie do sygnałów od zawodowego tradera. Moje pozycje są to moje pomysły na trade. Ja nie nazywam tego sygnałami, ale sygnałami można nazwać kogoś, kto daje analizy, kogoś, kto ma papiery jako zawodowy trader. Przejdźmy sobie właśnie tutaj na październik. Sygnały od Marka. Troszeczkę wam tutaj pokazałem w innej formie, natomiast wszystko jest widoczne. Są godziny widoczne i czas realizacji oraz daty, więc kto będzie chciał, może sam sobie to nanieść na wykres i zobaczyć, jak to wyglądało. Dużo tego było, a nie miałem czasu, żeby właśnie tak to zrobić, jak moje pomysły, które wam pokazałem, ponieważ jest to bardzo czasochłonne, aby to nanieść na wykres, wyciąć, wkleić. A myślę, że taki sposób i tak jest dla was widoczny i zrozumiały. Ok, to mieliśmy zeszły tydzień i w tym tygodniu pierwsza pozycja zakończona tutaj stop lossem i były to pozycje na spot na Binance. Oczywiście lewarowane, ale tam mamy małą dźwignię. Kolejna pozycja Neo tego samego dnia, czyli 12 października w poniedziałek, zakończona take profitem, realizacją zysków. Kolejna propozycja również 12, tego 12 było kilka wejść. Widzimy tutaj teraz na Bitcoinie, czyli standardowe nasze zagrywki, czy standardowe sygnały, jakie dostajemy na naszym forum od tradera. Realizacja zysków take profit pierwszy. Kolejna pozycja, tutaj był dwukrotnie zrealizowany take profit pierwszy, ponieważ cena bardzo szybko, zobaczcie, sygnał opublikowany 14 godziny 12.33, take profit pierwszy 12.44, czyli po 10, po zasadzie po 8 minutach, po czym kolejna informacja o tym, że dalej jest aktywny, cena wróciła i można było wejść w pozycję jeszcze raz. Tutaj źle napisałem, to była realizacja 14 października, czyli dwa razy można zyskać było take profit pierwszy. Kolejna pozycja, tutaj nasz trader Mark dał informację, aby realizować zyski wcześniej, czyli wziąć 30% z tego, co już jest w proficie, po czym widzimy, że cena wybiła stop lossa, czyli mamy informację po sprzedaży 30% pozycji, na plusie pozycja wesel, powód, gwałtowne spadki na Bitcoinie i takie właśnie miały miejsce. Pozycja na Unii, kolejny sygnał na wzrosty i widzimy, że również take profit pierwszy został zaliczony, została informacja podana następnego dnia, czyli sygnał był 15, realizacja 16, zamknij całość pozycji w okolicach TP1 teraz. Kolejna pozycja stop loss na wzrosty, jeżeli chodzi o Litecoina, czyli jeżeli chodzi o Marka w tym tygodniu i 6 pozycji zyskownych, licząc 2 wejścia w tutaj właśnie w ten pomysł na trade, czyli 6 do 2, jeżeli chodzi o pomysły Marka. Podsumowując, wszystkie nasze zagrywki, czyli Marka oraz moje, można było zrealizować 11 pomysłów zamkniętych w zysku, natomiast u mnie te dwie pozycje były zamknięte w zysku, więc 8 tak naprawdę do 2, sumując ten tydzień moje oraz Marka pomysły. Także jak widzicie, skuteczność jest naprawdę duża. Czy wy z tego skorzystacie? Nie wiem. I właśnie teraz mam dla was bonus dla 3 pierwszych osób, które odezwą się do mnie do jutra, czyli do poniedziałku 19 października do godziny 24. Mam rabat w wysokości 50% na pierwszą subskrypcję, czyli 3 pierwsze osoby, które napiszą do mnie i się zarejestrują. Natomiast dla 7 osób mam rabat w wysokości 18% i również ten rabat będzie dostępny do jutra do godziny 24. A jeżeli chodzi o to, jakie rabaty będę miał dla was dostępne od wtorku, napiszcie do mnie na Facebooku po informacji. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. I widzimy się jutro w analizie rynku kryptowalut. Także jeżeli chcecie dołączyć, pamiętajcie, wbijajcie w tą zakładkę, następnie kliknijcie Mr. Polar z Bitcoinem i zostaniecie tutaj przeniesieni na stronę, w której będziecie mogli się zarejestrować, na stronę, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o produktach i o wartościach, jakie otrzymujecie dołączając do naszego forum. Miłego tygodnia, czy życzę, niech Bitcoin będzie z tobą w piątek.